1 lutego, środa, a więc pierwszy dzień akcji charytatywnej do Majko Dzieciom. Dziś drużyna Gwiazd rywalizowała z drużyną uczniów w turnieju Familiada. Zapraszamy do obejrzenia relacji. Fantastycznie, dużo pozytywnej energii, ale też i profesjonalizmu, waszego zaangażowania i też, tak jak mówię, przygotowania takiego naprawdę kompetentnego. Pierwszy raz miałem okazję brać udział w czymś takim, że po prostu uczniowie szkoły organizują, cała szkoła przychodzi, jest wielka impreza zorganizowana perfekcyjnie, to jest rzadkość. Zwycięstwo odniosła drużyna Gwiazd. Atmosfera była niezapomniana, a przy niektórych odpowiedziach emocje sięgały zenitu. Jedzalne grzyby. Daliczki. Pierwszy raz spotkałam się z taką sytuacją, że uczniowie sami organizują taką akcję i biorą na siebie ten ogromny ciężar. To jest wielkie przedsięwzięcie logistyczne i w ogóle super wszystko było zorganizowane. To jest mój pierwszy w życiu udział w Familiadzie. Nigdy nie byłem w Familiadzie tej prawdziwej. I to dzisiaj była niesamowita przygoda dla mnie. Ja tutaj się czułam, jak miałam wrażenie, że jesteśmy w ogóle w programie telewizyjnym. Wszystkie punkty były liczone skrupulatnie, na 10 punktów 10. Wielki szacunek dla Was i to jest super móc być częścią tego. Może nie wszystko poszło tak jak chciałam, ale Wy jesteście super. Dla Ignaś TV, Natalia Kądziołka. Bardzo super, że organizujecie taką imprezę, więc wielkie brawa dla Was, dla wszystkich uczniów tej szkoły.